Cześć, z tej strony Farel i witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, dosłownie kilka minut temu na oficjalnym kanale Supercella został opublikowany nowy Brawl Talk. Więc w dzisiejszym odcinku przeanalizujemy sobie całą zapowiedź zbliżającej się styczniowej aktualizacji, ponieważ wraz z nową aktualizacją do gry zostanie dodane nowe środowisko, nowi zadymiarze oraz nowe skiny. Na samym początku odcinka Ryan i Dan życzą nam wszystkiego najlepszego z okazji 2020 roku. Informują nas o tym, że do gry zostanie dodane nowe środowisko, nowe skiny oraz nowy zadymiarz. Ale na samym początku omówmy sobie nowe środowisko. Nowe środowisko nazywa się Zręcznościówka i Ryan mówi, że widać jak na dłoni, że jest to miejsce, z którego pochodzi 8-bit. A nowe środowisko Zręcznościówka czerpie inspiracje z Chin, Japonii oraz Korei. Ryan powiedział, że dla niektórych zadymiarzy to środowisko jest jak dom. Moi drodzy, mało tego, wraz ze zbliżającą się aktualizacją do gry zostanie dodane nowy zadymiarz, który nazywa się Mr. P i wygląda jak pingwin. Mr. P jest niesamowity, jego głównym atakiem jest wystrzeliwany pocisk. W momencie kiedy trafia w swój cel, odbija się zadając obrażenia pewnemu obszarowi. Czyli ten atak jest podobny tak jak u Jessie, tylko że kiedy przeszyje przeciwnika, atak odbija się w jednym miejscu kilka razy, po prostu tak bounsuje. Jestem mega ciekawy, jak ta postać się sprawdzi na polu bitwy, ja już nie mogę osobiście się doczekać, kiedy ją przetestuję. Mam nadzieję, że wy również, nie zapomnijcie też strzelić łapeczki w górę na samym początku tego odcinka, jeżeli nie możecie się doczekać zbliżającej się aktualizacji, no i koniecznie sprawdźcie, czy już subskrybujecie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków omawiających na przykład Brawl Talk. Jego ultimate atakiem jest stacja przywołująca, która przywołuje małe drony, które atakują przeciwników. Mało tego, wraz z zbliżającą się aktualizacją Mr. P dostanie nowego skina, który nazywa się Agent P i wygląda jak jakiś tajny agent. Posiada okulary, smartwatcha, czerwony krawat i jest ubrany w garnitur. Z pewnością też nikogo się nie boi. Jeżeli dalej uważacie, że styczniowa aktualizacja niczego ciekawego nie wniesie, to uważajcie teraz. Wraz z nową aktualizacją do gry zostanie dodany nowy skin do Tary, który nazywa się Street Ninja Tara. Ma ona kolor niebiesko-różowy i rzuca również kartami. Dodatkowo jej Ultimate Attack dostanie nową animację. Jest to naprawdę rewelacyjny skin, którego z pewnością będę chciał mieć w swojej szafce i z pewnością też z JJ-ką o niego zawalczymy. Kolejnym skinem, który zostanie wprowadzony do gry, jest zawirusowany 8-bitowiec. Wygląda on przekozacko, ma 4 nogi, jest zielono-różowy i będzie nas strzelał za wirusowanymi pociskami. Jest to coś po prostu rewelacyjnego. Ja osobiście sam mega się jaram, jest to cudowny skin i będę chciał mieć go też w swojej szafce. Wydajcie oczywiście znać w komentarzu, który skin, który zostanie wprowadzony do gry, wywarł na was największe wrażenie. Dla mnie 8-bitowic teraz wygląda naprawdę groźnie. I uwaga moi drodzy, do gry zostanie dodany nowy skin do Bibi, który nazywa się Heroin Bibi. Bibi teraz posiada miecz koloru różowego, a na ostrzu narysowana jest gwiazdka z gry Brawl Stars. Dodatkowo posiada super bandycką czapeczkę. No generalnie cały skin jest rewelacyjny, nie mogę się doczekać, kiedy trafi on do mojej szafeczki, a uwierzcie mi, że wszystkie te skiny kupię. A na walentynki Piperka dostanie również nowego skina, na chwilę obecną nie znamy jej wyglądu dokładnie, tylko mamy przedstawiony sam obraz. Po obejrzeniu tego filmu do tego momentu wiemy, że do gry zostanie dodane nowe środowisko, nowy zadymiarz oraz nowe skiny. Mało tego, Supercell również pomoże Australii. Z pewnością wiecie, że przez ostatnie 3 miesiące Australia stała w ogniu. Teraz na szczęście przez ostatnie dni pada tam deszcz, więc mam nadzieję, że wróci tam wszystko do normy. Dlatego Supercell postanowił do gry wprowadzić nowy skin do Nity, który nazywa się Koala Nita. Jest to przecudowny skin, dzięki któremu każda osoba, która go zakupi przez pierwsze miesiące, będzie mogła wesprzeć wraz ze Supercellem Australię. Ja sam osobiście na pewno kupię skina do Nity, ponieważ kocham koale, chyba każdy z nas kocha koale i fajnie jest móc wraz z Supercellem wspomóc jakąś akcję charytatywną, więc jeżeli będziecie mieli jakieś gemy odłożone, zakupcie tego skina, razem wspólnie pomożemy Australii. Jak dobrze wiecie, Supercell bardzo mocno słucha community i postanowili, że troszeczkę ulepszą nam naszego Trophy Roada. Aleja Pucharków zostanie troszeczkę przeremodelowana, ale nie martwcie się, wszystkie osoby, które skończyły Trophy Roada, wraz z zbliżającą się aktualizacją dostaną za to darmowe megaboxy. Więc mam nadzieję, że was to zmobilizuje do wbijania puszek. Ja oczywiście Trophy Roada już mam zakończonego. Jak dobrze pamiętam, ostatnio Supercell poinformował nas, że tylko 1% graczy ukończyło Trophy Road. Więc bierzcie się do dzieła, wbijajcie puszki za dymiarze, ponieważ darmowe megaboxy są na wyciągnięcie ręki. Czy mi się wydaje, czy dzisiaj, moi drodzy, mamy wielką grę? Tak jest i w tym momencie, moi kochani, zagramy sobie wielką grę Jessie. Gdzie jest moja kochana Jessie? Jessica? Jest i Jessica, weźmiemy chyba leczące działko. Tak, weźmy leczące działko, ale postawmy biletów
10. Sprawdźmy, jak nam pójdzie. Mam ponad 400 biletów, więc spodziewajcie się odcinka, w którym, no, moi drodzy, będę wszystkie bilety stawiał. Zobaczymy, ile uda nam się wybustować skrzynek. Okej, na razie nie widzę żadnego bossa. W ogóle mapka jest mega przejrzysta. A, Shelly jest tutaj. No okej, rozumiem. Czy ja ją trafiłem? Jeszcze nie trafiłem, a nie raz Shelly. To będzie troszeczkę chyba ciężko. Dobrze, nie postawiłem więcej biletów niż 10, bo mamy w składzie tak, Colta, Nite, tam nie widziałem, kto jeszcze jest. I ta Jessie, i ta Shelly, przepraszam, nie stoi w miejscu, cały czas biega, stara się nas dojeżdżać, ma ulta, na szczęście udało mi się uniknąć tego ataku. No kurczę, halo. Dobra, kolejny atak wejdzie, nie wszedł. Muszę cofać się, muszę się cofać, będzie ult zaraz strzelany. Cofamy się, cofamy, dobra, nie strzeliła na szczęście we mnie. Wow, zaraz będę miał działko leczące, uwaga, leci. Dobra, postawmy sobie tutaj może Tureta, będzie ją obijał, bynajmniej próbował. Okej, okay. Slayer jakiś tam padł. Ile ma? Mamy minutę i ma ile procent HP? 44, dobra, nie jest najgorzej. Ja troszeczkę tak lamię, bo nie trafiam. Dobra, trafiłem, trafiłem. Nie trafiłem. Ma ulta załadowanego. Niedźwiedź ją podjeżdża, nie trafiła. Ultem trafiłem. Okej, okay, mam już jak coś kolejne działko, więc na easy. Uleczmy sobie jeszcze moje w dodatku. Dawajcie, dawajcie, dojazd robimy. Nie śpimy, nie śpimy. Lecimy, może uda nam się ją skończyć przed czasem. Fajnie by było, jakbyśmy cyknęli tutaj od razu pierwszego winka. Długo czekałem na ten tryb. To jest jeden z najlepszych trybów na wbijanie ticketów moim zdaniem. Dobra. Od dołu się podjeżdżają, nie mogę paść, nie mogę paść. Cofnij się, Farel. Dobra, dostała jeszcze ode mnie. I działko padnie, nie powinno działko paść. Uleczmy działeczko jeszcze szybciutko. Kurczę, za blisk. Dobra, stawiam tu działko i dojazd, pięknie. Minuta 55, moi drodzy. Wpada nam teraz Pitosik. Normalnie elegancko do dłoni. Zobaczmy, zobaczmy, co my tutaj będziemy mieli. I uwaga, ile? 410 tiketów, ładnie, ładnie. Za to będą skrzyneczki, 72 skrzynki. Wow, kozak. Ja oczywiście skrzynek nie będę teraz, moi drodzy, otwierał, ponieważ będę zbierał i ulepszę sobie nowego zadymiarza, jakim jest Mr. P. Ewentualnie sprawdźmy, jak wygląda moja szafeczka. Wiem, że jesteście też zainteresowani tym, jak to wygląda. Mamy do ulepszenia jeszcze Max. Ok, więc od razu ją ulepszmy na poziom 9. Czyli już wszystkie postacie będę miał na poziomie 9. Więc, moi kochani, będzie brakowało mi tylko star powerów do, już wam pokazuję, do Maxa, do Mortiska, do Kolcika, do Ems, do El Primo, do Sandy. O, jejku, do Tika. A wczoraj w sklepie miałem 4 star powery, ale nie miałem golda, bo nie chciałem otwierać skrzynek, bo coś przeczuwałem, że może być niedługo jakaś aktualizacja. Dobra, zagrajmy sobie może teraz starcie solo. Jaka to jest mapa? Przecudowna mapa na B. O jejku, jaka to będzie kozacka mapa. Lecimy. Dobra, moi drodzy, i co my tutaj mamy? Mamy El Primo, dwie skrzyneczki. Ja bym go podjechał od razu. Zbombiłbym go. Bomba nietrafiona. Bomba nietrafiona. Co jest? Raz. No. Nie, Mortis! Ult! Mortis! Leży do HP! Leżysz! Co on mi zrobił? Czy wy to widzieliście? Nie wiem, jakim cudem mi się udało w ogóle to przeżyć. Wow. Boję się, że ten El Primo jest tu teraz właśnie koło mnie! Uciekaj, Farel! Uciekaj, bomba! Ja dziękuję! Co tu się dzieje? Kolejnego pusha? Już nie przeżyję, z pewnością. Wow! Wow, nie podjeżdżajcie mojej pszczółki, bo to się dla was źle skończy. Możecie skończyć jak El Primo i Mortis. Szkoda, że już... Kurczę, szkoda, że już nie mam... Nie, El Primo kolejny, matko boska, kochana! No i leżę, no i ja dziękuję. No trzeciego El Primo niestety nie przeżyłem, ale zagrajmy jeszcze raz. Ja dziękuję, no takie ataki odparłem. Mówię wam, no mega ciężko było tutaj coś jeszcze ugrać, ale tym razem nam się uda. No najgorsze jest to, że w tych krzakach no jest dużo kamperów. Tu jest jakiś kruczek, więc ten kruczek no raczej mi nie zagrozi. Chyba. On pewnie stoi za skrzynkami. A, fokusuje mnie. Kurczę, nie wiem, wiecie? Nie wiem, czy podjeżdżać go, czy co. Dobra, sobie wezmę tego cuba. Ktoś go podjechał, ból, ojejku, jejku. Tutaj trzeba uważać.
Tutaj trzeba mega uważać, nie można go tu wpuścić. Musimy fokusować te krzaki cały czas, dobra. Jeden strzał w tą, jeden w tą. Jeden strzał w tą, jeden w tą. Jeden strzał w tą, jeden w tą. Kurde, ktoś idzie. Kto to jest? Ta meteoryt jeszcze strzela. Nie ma nikogo? Nie ma. Nie ma. Dobra. Bezpieczne krzaki. Ale tu jest, powiem wam, ciśnienie. Tutaj jest ciśnienie na tej mapie. Kurczę, nie wiem, czy ktoś tutaj jest. Boję się chodzić po krzakach, które nie są sprawdzone do końca. Dobra, mamy czyściutko. Wow. Na szczęście, to też sprawdźmy sobie. Też czysto. Okej, czyli tutaj jest... O, nie. Tutaj jest niemalże środek, więc tutaj możemy sobie podczekać. Jest też Jean, który będzie chciał pewnie przyciągać. Ja się na razie nie wychylam, bo nie mam dogodnej pozycji, żeby go trafić. Bomba, bomba i bomba. Leży. Na szczęście mnie nie dobił do jednego HP, więc mam jeszcze w zanadrzu Star Powerek. Trzech zadymiarzy w grze, nie jest źle. Mamy zwolnienie, które mi na pewno dużo da, jeżeli ktoś będzie mnie chciał podjechać. Sprawdźmy sobie tego krzaka. Na 11. Shelly 11, zwolnienie. Nie trafiłem. Bomba. 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 Zwolnienie. Bomba. Leży. Piękny meczek, moi drodzy. Zostawcie łapeczkę w górę. Subskrybujcie kanał po więcej, bo no naprawdę, naprawdę te materiały mi się wydają, że są wartościowe i że są no, godne uwagi. I to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie oddać głosy w ankiecie, który skin według was jest najlepszy. Ja już dzisiaj z wami się żegnam. Trzymajcie się. Cześć!